Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj proponuję upiec sobie pieczeń rzymską z jajkiem. Przyda się nam także na ciepło, jak i na zimno, zamiast wędli. Serdecznie zapraszam na film. Życzę udanego pieczenia i smacznego. Składniki na pieczeń rzymską z jajem. Do kilograma mięsa wieprzowego, łopatka, karczek, szynka bez kości, dwie średniej wielkości cebule, 6 jaj, troszkę bułki tartej, troszkę oliwy, oleju do smarowania blachy, oczywiście blaszka, już mam posmarowaną, wysypaną trochę bułką tartą i przyprawy takie jak gałka muszkatołowa, imbir, kminek do posypania z wierzchu. Ja dzisiaj dam pieprz ziołowy, duża łyżeczka czerwonego słodkiej papryki, duża łyżeczka kolendry, duża czubłata łyżka mąki ziemniaczanej i oczywiście sól, które użyjemy do gotowania jaj, żeby się ładnie skorupki odbierały, jak i do doprawienia naszego. Zbieramy w międzyczasie cebulkę, łukamy sobie i kroimy na mniejsze kawałki. Też nasze mięso, takie kawałeczki, żeby nam pogardzili po prostu z naszym mięsem. Naprawdę warto jest w domu robić jakieś takie wynalazki różnakie, pieczenie, nie pieczenie, nie, zielone. To jest, nie wiem, co to jest, jak to nazwać. Uruchamiamy machinę do mięsa i mielimy nasze mięso. Mięso mamy zmielone, nie polecam kupować w sklepie też mielonego mięsa. Mięso mamy zmielone. Należy teraz wyłączyć nasze jajeczka, żeby nie były i włączyć sobie piekarnik. Wbijamy do naszego mięsa jedno jajko całe, jedno białko, żółtko tutaj sobie zostawiamy do smarowania z wierzchu i wsypujemy nasze przyprawy, czyli dużą łyżkę mąki ziemniaczanej, dużą łyżkę czerwonej słodkiej papryki, dużą łyżkę pieprzu ziołowego i taką płaską łyżkę kolendry. Dobra, fajny smak już potrawy. Mamy troszkę soli także. Wcieram także troszkę gałki muszkatołowej, żeby miała nasza pieczeń fajny smaczek. Troszkę imbiru. Zawsze świeżo utarte jest najlepsze. I całość dokładnie wyrabiamy na jednolitą masę. Na koniec oczywiście próbujemy, czy nam smak już pojada. Można to zrobić także najlepszą maszyną na świecie, czyli rąką, ręką. Jeżeli nasza masa mielona by była troszkę rzadka, możemy tam dać troszeczkę bułki tartej. Nie polecam dawać teraz do rzadu mielona bułki tartej. Chciałbym w czasach komuny bułki tartej we wszystkich możliwych postaciach, tylko są tam mielony, zapieki. Nasza mięsna gotowa. Próbujemy, odstawiamy nasze jajeczka. Na pewno są gotowane już. Obsypujemy, ubieramy. Jajeczka mamy ubrane. Pukamy je, żeby nie było skorupek. I zaraz jej nakładamy tą masę mieloną do frytpanki. I nakładamy nasze mięso do frytpanki. Przypominam, zawsze błyszczącą stroną do góry. Przesmarować troszkę olejem. Wysypać bułką tartą. A przy mieleniu mięsa, żeby później umyć tą maszynkę, szybko szczególnie, to należy po prostu szczotką i pod zimną wodą, nie dawać pod gorącą wodą, bo mięso zapęcznieje. Żury, wszystkie zapęcznieje. Naprawdę ciężko. Żury.
jak już połowę rozkładamy naszego farszu i tutaj w środek składamy sobie. Po kolei, ładnie, szeregi. No, można było jeszcze jedną gotować, no ale też stać się też fajnie. I przykrywamy z wierzchu też tą tego zbijamy. Będziemy smarować. Mamy tu jedno żółtko z łyżką wody zimnej. Mieliśmy w tą soli i smarujemy. Jak smarować, będzie zatem teraz lubicie smarować. Nie ma teraz smarować. Wszyscy wszędzie smarują. Ciekawe co wyjdzie na końcu z tego smarowania. Mamy czuć na powiec do smaku. Możemy oczywiście nie dawać tego. Ja daję chwilę wysypać fajnym smaczek. No i pieprz. Piec na pewno mamy nie pieprz, tylko piec rozgrzany. Rzucam na jakieś 40-50 minut, żeby się ładnie zapiekło. Zapieczona, wyciągnięta z pieca. Pieczeń rzymska. Pieczeń bez folii. I oto gotowa nasza pieczeń rzymska z jajkiem. Doskonała także na ciepło, jak i na zimno. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.